Dawno nas nie było, dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo ciekawy temat z Danielem Wilkiem. Siemano. Yo, yo, Jest yo. z nami też Krystian na IFBB Pro, na koszulce Siema, przynajmniej. Krystian. Okej, także najpierw zacznijmy może sobie tak powolutku od tego, co tam u Ciebie, jak przygotowania, bo już wiem, że startujemy wszyscy razem praktycznie u Pana Roberta. Jak ktoś nie startuje, to i tak będzie, czyli cały team True Bodybuilding będzie u Pana Roberta na zawodach. No, także wiecie, po autografie to wiecie, gdzie chodzić. Wiesz, to dobrze, nie? Znaczy, wiesz, na razie jeszcze 95 kg waży, nie? Tak jeszcze staram się, wiesz, jakby nie, tak powiem, nie chudzić za bardzo. No, ale jest okej, okay, nie? Wiesz, powoli do przodu wszystko. Wszystkimi żołądkowymi problemami jelitowymi i tak dalej się uporałem, także wiesz, także to jest najważniejsze. I cisnę, nie? Zobaczymy. Najważniejsze, że ten brzuch właśnie wreszcie się ogarnął i teraz można działać na No. 100%. A zresztą Tak, chudnąć to ci tak nie jest. trzeba, jak ty chcesz wychodzić do 95 kg rozbić to. No, dlatego wiesz, że tam w zasadzie do formy startowej to daleko nie mam, nie? Także wiesz, tam, Dopiero co na spokojnie. startowałeś. No, także na spokojnie, nie? Wiesz, to odbicie miałem takie paskudne po tej biegunie, że ja pierdzielę, nie? Kochy to mi tak popuchły, że miałem ruch kolanami, nie? No Nie ale miałem tam. się z tym poradzić, chyba nawet 2 tygodnie to trwało gdzieś. No i mówiłeś, że waga była tam ponad 100. No, 101 dobiłem, nie? 101,5 chyba miałem To już przy najwięcej, wzroście nie? 1,60 m parę to już kurwa boli. No, ja nie umiałem przejść na bieżni 30 minut, nie? Musiałem się trzymać przy 3,5, bo normalnie Jasne. myślałem, że padnę, nie? Wtedy, ale Ale tętno potem się zaczęło kurwa. tak. No, tętno miałem takie, że mi mózg kurwa eksplodować chciał. Ale nie, tak wiesz, potem fajnie zaczął schodzić. Tak, kilogram dziennie, 1,5 kg dziennie zaczęło urywać. Jak już tak było 9,6, to już było git, nie? Teraz już jest spoko, nie? Już wtedy samopoczucie szybko wraca, bo tak to. Ja zresztą pamiętam swoje odbicia i czasami było ciężko. Teraz jakoś już nie mam odbić, właśnie na odwrót, idzie w dół. No, czy wiesz co, ja bym też pewnie nie miał, nie? Tylko mówię ci, jak w momencie, kiedy odstawiłem dziury, w momencie, kiedy wszystko już podstawiałem, mówię, a zajebiście, nie, bieguna minęła i nagle następny dzień, kurwa, dup, woda z dupy, nie? Ściągnęło mnie jeszcze bardziej, a potem puf, do góry, nie? I mówię, kurwa, No masakra, nie? jakkolwiek się bronisz, chrzczą organizm. Okej, okay, dzisiaj porozmawiam sobie No. o tym, jak znaleźć fake naturala. Nie będziemy rzucać nazwiskami, chyba że nazwiskami z zagranicy, albo może kiedyś rozwiniemy ten temat bardziej. Kto wie, bo zaczyna mnie troszeczkę wywyższanie się, że tak to nazwę, jednych na drugim irytować. Ale zacznijmy od tego, kim jest ogólnie natural. Kiedy przestajemy być naturalami? Jakie środki czy cokolwiek można wziąć i wtedy jeszcze jesteś naturalem? Wiesz co, ja jak trenowałem i uważałem się za naturala, to brałem suplementy diety, które były na półkach w sklepie z odżywkami. Nie było tam suplementów na zasadzie Ostaryna, GW, MK, czy tam jakieś mocne spalacze tłuszczu, czy jakieś powiedzmy geranium i tak dalej. Oczywiście geranium swego czasu było, ale potem je wycofali. No to generalnie rzecz biorąc, wiesz, dla mnie natural to był ktoś, kto po prostu no trenuje, nie? Wiesz, trenuje jakieś białko, aminokwasy, wspomaga tam jakoś w sposób, wiesz, najbardziej prosty z możliwych, no i se ćwiczy, nie? To był dla mnie natural. No i właśnie temu chciałem ten temat poruszyć z Danielem, bo on chyba z nas wszystkich najdłużej był naturalem. Bo ile ty byłeś naturalem lat? 14 lat byłem czysty. No właśnie, temu właśnie fajnie poruszyć to z kimś, kto wie, jak jest być naturalem, bo ja byłem naturalem No. długo, ale jak już wziąłem się za kulturystykę, no to praktycznie od razu wskoczyłem na troszkę ciemniejszą stronę mocy. Krystian też był dość długo naturalem, zresztą swoje pierwsze zawody chyba miał naturalnie nawet. No, coś tam było, nie? Startował Wygrał bez nawet towaru. zawody No. naturalnie. No a Łukasz z Adamem to już mówili w kulturystyce bez Łukasz z ciemni. Adamem są w ogóle naturalni, nie? No, Także oni wiesz, wyglądają nawet. zostawmy ich. No tak. Zostawmy ich w Do 130 spokoju. kilo jest naturalnie. Tak. No to Łukasz już przebił. O, tu Łukasz chyba coś zapodał. Chyba coś tam rzucił, jakąś ostarynę właśnie. Właśnie, jeżeli bierzemy, bo wiele osób teraz myśli, że to, że Ostaryna czy MK czy jakieś inne środki są na półkach, to znaczy, że wtedy mogą sobie pozwolić na to, żeby być nadal naturalami. Czy to To jest. znaczy, wiesz co, ja znam grupę ludzi, którzy uważają, że jeżeli to, co biorą, przypomina formę suplementu diety, nie? Czyli jest, wiesz, zapakowane, ładne opakowanie, pisze na tym, że to jest suplement diety, bla, 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 poprawiający jakość masy mięśniowej, ale nie pisze na tym stricte, że to jest lek,
powiedzmy tam, nie wiem, jakiś tam powiedzmy sterydowy czy coś w ten deseń, tylko po prostu jest suplement, jest. Suplement, suplement. Jest naturalem, jest naturalem. Nie? Co z tego, że w środku są substancje, które są albo prohormonami, albo sarmami, albo jakimiś innymi jeszcze, wiesz, badziewiami, nie? Także to, no sorry, ale jakim ty jesteś naturalem, jak ty szprycujesz się rzeczami, które tak naprawdę są na liście wady, nie? Jako zablokowane. No to... No ale żaden natural nie przeczyta też tak natural, ten fake nati nie przeczyta tego, że na sarmach jest napisane not for human consumption, tylko na te, na badania, co nie, że to tylko dla badań można używać tak naprawdę. Tak, wiesz, no, jak to wszędzie bywa. Każdy szuka sobie wymówki. Czyli ustaliliśmy, no, że osoba, która ma tylko suple takie półkowe, czyli kreatyna, białko, tam jakieś podstawy, to aminokwasy jakieś, nie? No dokładnie, nie? To powiedzmy, że to możemy powiedzieć, że to jest gość, który uprawia sport rekreacyjnie, naturalnie. No. Bo no, raczej typem naturala na chyba wyższym u nas szczeblu nie jest, poleci. u nas typem naturala takim, którego mógłbym, chyba mógłbym się założyć, że jest naturalem na 99%, jest Karol Da Costa. On jest takim, wiesz... Tak, on jest naturalem. Ja tam bym nie mówił, że on coś bierze, bo a to wyjechać po Sylwestce, wiesz, jest... No niech się nie obrazi, no ale jest płaski, nie jest nabity, nie jest jakiś, wiesz, popuchnięty, nie jest jakiś taki, kurde, wiesz, gość, który widzisz na niego, patrzysz i co myślisz, kurde, ale nabity, nie? Czy tam coś ten desen. No to normalny chłopak, który widać, że tam, wiesz, trzyma michę, trenuje, no i sobie trenuje, no. No właśnie o to chciałem zapytać, bo co jest możliwe naturalnie? Jakie przyrosty, do czego można dojść tak naprawdę naturalnie i co, wiesz, tak jak będąc na pierwszym cyklu, prawda? Powiedzmy, możemy wrzucić przez rok 15 kilo dobrej jakości wagi. Nie mówię mięśnia, ale wagi. Co jest możliwe naturalnie, mniej więcej przez jaki okres czasu? Ja ci powiem tak, Dawid. Ja zacząłem trenować, jak miałem 13 lat chyba i ważyłem powiedzmy 56 kg czy 54 kg. A wagę sceniczną, taką naturalnie zrobiłem, to miałem równe 70 kg. Czyli jak mam 1,69 m, to miałem 69,5 kg, nie? Mniej więcej. To moim zdaniem to był mój maks taki naturalny. Ja już nie potrafiłem nic więcej zrobić, nie? Nie miałem pomysłu na to. Tutaj W patrzymy ogóle. normalnie na dietę, wszystko, treningi Tak. i tak dalej były dopięte, optymalne i tak dalej. Od 2008, bo w 2008 roku poszedłem do Aśki Krupy pierwszy raz i tam ona zaczęła mi mniej więcej, wiesz, wyjaśnić, na czym polega dieta i tak, bo wcześniej ja po prostu trenowałem, nie, wiesz, trenowałem, bo lubiałem i tyle. No i jak, wiesz, zacząłem trzymać michę, trenować z głową i tak dalej, wiesz, no to wszystko, powiedzmy, dobiłem do tych 70 kg tam bez grosza, czasem z groszem, no i powiem ci, że albo się poprawiłem, dosuszyłem mocniej, albo tam gdzieś poprawiłem sylwetkę, ale żebym więcej wagi wrzucił, no to było dla mnie niemożliwe już, nie? Przynajmniej ja przez 2-3 lata normalnie non-stop miałem taką samą startówkę i nie umiałem z tym nic zrobić, nie? No tak, ale musimy też sobie wziąć pod uwagę, że niektórzy mówią, że okej, biorą takie za usprawiedliwienie, to tak jak mówiliśmy o niektórych usprawiedliwieniach, że to, że ważę mało, to znaczy, że nie biorę środków, prawda? No a guzik, prawda, niektórzy po prostu, wiesz, nie potrafią potrzymać formy, nie potrafią zbudować masy i robią tą formę jednorazowo i tak dalej i... Znaczy, wiesz, to nawet nie chodzi jakby o to, bo ja na przykład jak startowałem pierwszy raz w NAKU, bo najpierw startowałem w IFBB, tam jeszcze, jak jeszcze było normalny polski związek, to był 2009 rok, to tam gdzieś debiutowałem w jakimś tam klasyku, a potem startowałem w NAKU, w Mistrzostwach Polski. No to ja w zasadzie ważyłem tyle samo, co goście, którzy byli na bombie, nie? I ja się właśnie tak pytałem ich, nie? Mówię, że w zasadzie nie rozumiem tego, nie? Skoro ja nic nie biorę, a wy bierzecie, to co byście zrobili sami, naturalnie? No bo na to wygląda, że wy nic nie zbudowaliście, no bo jeżeli ja ważę tyle samo, co wy, jestem w stanie z wami konkurować, a byłem w stanie konkurować, bo to, że się ulałem tam wodą mocno, bo żebym przez całą drogę nie spał i tylko, wiesz, jechałem autem, bo popełniłem straszny błąd, no to wiesz, no to w zasadzie wyglądałem, jeśli chodzi o gabaryt, bardzo podobnie do wszystkich, nie? I wiesz, i tak się zastanawiałem, mówię, no kurde, no gdzie jest problem, czy to jest ze mną problem, czy to jest z nimi problem, nie, że wiesz, on tu leci to, a ja nic, nie, ja kurde, w zasadzie, no wyglądałem bardzo zbliżenie, nie, więc no tak mówisz, nie, to jest wszystko zależne od kogoś, nie, jeśli ktoś się opierdziela, no to na pewno na progres nie miałem na tym co liczyć, nawet nie wiadomo jakby co brał, nie, no bo
No bo To tak nie działa. w NAKU mamy kategorie wzrostowe. Tam każdy rywalizuje sobie Tak. co do wzrostu i wtedy tak samo na PCA chyba jest też, że wzrostowo No i. na PCA też tak było, tak, że do 170 chyba 1 centymetr, czy do 3, jakoś tak. Tak, a Do wcześniejsza 3. jest do 167. No, Bo Damian tu jakoś tak, chodził. albo 9, albo coś takiego. Coś No, takiego. takie przedziały, nie? Okej, okay, jeżeli jesteśmy przy przyrostach, prawda, no to jakieś tam już określiliśmy, że przez parę lat można zrobić, powiedzmy, no moje natural może budować do 3 kilo mięsa rocznie, jeżeli jest naprawdę spięty. Dopóki nie dojdzie do tego swojego maksymalnego, naturalnego limitu, do którego 99% nie dochodzi. No, dokładnie, wiesz. Przecież ciężko określić tak naprawdę. Jeden ma taki, drugi. Zależy też, jaki wzrost ktoś ma, nie? Jak ktoś jest wysoki, to nabuduje więcej tych kilogramów, nie? No tak. To wiadomo. No, ale to mówię, to tak mówię. Wiesz, 3 kilo to i tak byłoby To już zajebiście, zobacz, że na przykład naprawdę. ja, jakbym teraz zbudował 3 czy 4 kilo, no to byłbym szczęśliwy. Czy na przykład No. Łukasz czy Adam, jakby zbudowali 3-4 kilo przez rok, to jest przy ich No, dlatego poziomie to już mówię, nie? jest. Wiesz, to już jest dobry wynik, nie? Ja myślę, że tak, wiesz, no, wszystko zależy od jakiej pracy najwięcej, nie? No i też oczywiście wiadomo, że są genetycy, którzy mają, kurczę, takie predyspozycje, że wiesz, że no, faktycznie mogą odstawać od tego, co mówimy, nie? Wiesz, mogą być super susi, mogą być super, wiesz, pełni, bo mają fajną plastykę mięśni i tak dalej, nie? No, ale to są już friki i powiedzmy, że frików zostawmy sobie na boku, nie? Bo to mówię, widziałem gości, którzy co weekend imprezowali, co weekend, wiesz, bawili się na maksa, trochę teścia przywalili. Jak gość przyszedł na siłownię, to ja się podchodzę i pytam: stary, kiedy ty startujesz, nie? A on mówi: jak już startujesz, o co ci chodzi, nie? Ja patrzę na gościa, on kurwa 95 kilo, wiesz, nabity, okrągły, wiesz, wszędzie po prostu, wiesz, suchy, łydy w kablach, nie? Ja mówię: chłopie, przecież ty powinieneś w kulturystyce startować, nie? On: nie, co ty, tu na imprezę jedziemy w sobotę teraz, nie? Wiesz, taki kolo, nie? No, mówię ci, no po prostu niesamowita gena, nie? Ja mówię, no nawet nie wiedział, co to jest kurczak z ryżem, wiesz, nic nie wiedział, nie? Zupełnie. Nie? To po prostu przyszedł po kebabie na siłkę, potem poszedł gdzieś tam na imprezę. To tak jak Adam opowiadał u was, chłopak na siłowni był, że trzy hamburgery po tym po siłowni musiał jeść i taki genetyk, że trzy hamburgery, bo inaczej masa spadnie, a cały czas był taki w miarę suchy. No, widzisz. Etowca dużo nie leciał. Jeszcze Okej. pamiętam takiego Klaudiusza u nas był taki. Nie miał nóg w ogóle, czy dalej jest, nie? Nie ma nóg, ale też miał taką po prostu wetkę i, wiesz, taką fajną predyspozycję do tego sportu. Mega, no. Klaudiusz też był dobry. Chodzi ze mną do szkoły. Jak już jesteśmy przy tych frikach, prawda? Ostatnio oglądałem materiał tego Greg Doucetta, bardzo fajny koleś i jeżeli ktoś nie śledzi, to zapraszam na jego kanał. I tam on powiedział, że bardzo fajnie jak poznać kogoś, kto ma predyspozycje genetyczne, zobaczcie jego zdjęcia x lat wstecz. Z malucha. Najlepiej. No. Zobaczmy na przykład LeBrona, jak on już wyglądał, jak był mały. On jak już był mały, to był dowolony. On już miał barki, klatkę. Wiesz, już tak patrzysz na niego i widzisz, że o, ten koleś, albo chłopak, który na przykład je kebaby u was, czy w sklepiku i tak dalej, jadł kebaby i zawsze był taki troszeczkę przybity, ale nigdy nie był zatłuszczony. To jest koleś, No. który może naturalnie osiągnąć bardzo dużo. No ale jak patrzycie na przykład takiego mnie, jak ja patrzę na swoje zdjęcia kiedyś, no to nie ma opcji. Ja byłem wątły, byłem wysoki i taki szczupły zawsze. Całe życie byłem mega wychudzony. Także jeżeli widzicie kogoś, kto na początku swojej przygody jest taki wątły, wychudzony, a nagle jest duży, no to prawdopodobieństwo jest takie, że coś tam leciało, bądź leci, bądź będzie leciało. No. Znaczy, wiesz co, ja nie miałem nigdy żadnych tam na początku, nigdy nie chciałem w kulturystyce startować. Ja po prostu trenowałem, lubiłem dużo dźwigać, nie? Mój kuzyn zaszczepił do tego trenowania, on zawsze był w Trójboistrze, tam startował, no i ja tak bardzo chciałem dużo dźwigać, nie? Więc sylwetka u mnie była gdzieś tam na drugim miejscu zawsze, no ale zawsze starałem się coś tam podnosić, nie? No i to, wiesz, też tam naturalnie, no to naturalnie ci mogę powiedzieć coś takiego. Jak słyszę, że gość wypierdziela naturalnie 180 na ławie, to już mi się chce śmiać. Bo do dzisiaj mam z tym ciężarem problem, a jestem na bombie, nie? Także jeśli ktoś mówi, że, nie wiem, ciśnie 200 naturalnie, 220 naturalnie i tam nic nie bierze, to jeżeli on faktycznie nie jest jakimś totalnym genetycznym freakiem, który ma niesamowite gęste mięśnie, niesamowity jakiś tam kościec i tak dalej, no to sorry, ale 163 razy to był mój maks naturalnie, nie? I po prostu myślałem, że, wiesz, zrobię pod ławkę, nie?
I to były, no, to nie były wyciski, które by ci zaliczyli na zawodach. Po prostu, wiesz, dotknąłem klaty i wyciskałem, nie? Także, no jak już słyszę, że jest natural i coś tam, że on waży tam, powiedzmy, 75 kilo, 80 i on ciśnie 190, no to ja już, wiesz, akurat, nie? Tak jest, oczywiście. Albo wiesz, no rozumiem, na stary, w martwym ciągu okej, bo w martwym ciągu to zdarzało mi się, że przyszedłem z gościem pierwsza za siłownię i on szarpał więcej ode mnie. Ja mocny grzbiet, mocne plecy, to jest jakby złożone ćwiczenie wielostawowe, więc tam dużo grup mięśniowych bierze udział, nie? Ale wyciskanie na ławce to jest bardzo specyficzne ćwiczenie i tutaj zauważ, że nawet w tym boju siłowym jest wielu zawodników, którzy mają naprawdę duży problem z tym bojem, nie? Gdzie gość robi 350, tam 380 w przysiadzie, a na ławce ci się 180, nie? I to są te kategorie najczęściej właśnie tam do 80 kilo, do 75 kilo, 90 kilo, oni tam nie mają jakichś mega wyników na klatę, nie? A nagle przychodzi ci synek na siłce, który mówi, ja 200 cisnę bez kłopotu. Tak naturalnie, nie? No to ja mówię, no fajnie, nie? Patrzę tak na niego, myślę, ja na pewno, nie? No i wiesz, no No się właśnie, ja się okazuje, że... zastanawiam, że tak w no pięknej dyscyplinie, jaką jest trójbój, dyscyplinie mega sprawiedliwej, bo tam przychodzisz, jeżeli wyciśniesz, to wygrałeś. Teraz jest nagle znowu robi się to, co u nas. To, co w naszym fajnym fit światku, że są tacy fake naturale jak u nas. I to jest przykre, no bo po prostu oni nie powinni mówić. Nie powinni po prostu o tym mówić, że coś tam leci czy nie leci. Po prostu, jak ktoś pyta, tak zmienić temat. Że to nie jest temat na dyskusję i tyle. Bo u nas, wiesz, u nas to widać. Po prostu widać, patrzysz na chłopa i widzisz, że on na pewno coś leci. I właśnie tutaj jeszcze co do tego, jak rozpoznać fake naturala. Możemy popatrzeć także na zmiany na sajdy po prostu, tak? Jeżeli jest za dużo A, zmian to strumień, wiadomo, nie? jeżeli ktoś jest bardzo napuchnięty. I jeszcze co do, jak rozpoznać fake naturala, skoki wagi. Zauważmy, że naturale raczej tak ta waga jest mniej Stabilna, więcej. nie? Wiesz co, jeszcze ci powiem, jaka taka była sytuacja, może to wiesz, też można powiedzieć, że po prostu miałem mało wagi, ale ja miałem coś takiego, jak byłem naturalem, że jak się przygotowałem do zawodów, to po mnie, jak byłem w t-shircie, podasz mi kawę? No, coś tam się dzieje z pieskiem. O, dzięki. Co on tam ma za suple na tyłkach, kurde? Mój duży kubek. I było. Wszystko, co duże, jest dobre. Zauważyłem, że pies, znaczy usłyszałem, że pies mi za bardzo szczeka i myślę, co tu się dzieje? Co No, tu się szczekał, szczekał. dzieje? No właśnie i tak usłyszałem go, a się okazało, że facet podywany. Okej, skończyliśmy na na wadze. No, Sorry. słuchaj. Ja miałem taki motyw, że jak miałem t-shirt na sobie, to jak ty masz teraz, to po mnie w ogóle nie było się widać, że ja ćwiczę, nie? Ja jest taki motyw był, że szef na przykład do mnie przychodził i ten, ja mówię, że zawodzę się w kulturystyce, szykuję i tak dalej, i on tak na mnie patrzy i sobie myślał, ale jak? No przecież ty taki malutki, chudziutki jesteś, nie? A potem, wiesz, ciknęli mi fotki na scenie, nie? No to przyszli i mówią, ale jak to jest możliwe, nie? Wiesz, było takie coś, że po prostu jak jesteś jeszcze w tych niższych kategoriach i nie jesteś taki nabity, napompowany towcem, to wydaje się taki szczupły bardzo na redukcji, taki wiesz, a jak się rozwierzesz, to jest taki boom, nie? Że jesteś wszystko pocięty i w ogóle. No, później jak na przykład zacząłem już coś tam, wiesz, pukać i jak podrosłem, to zdecydowanie zmienił się kształt całego ciała, nie? Wiesz, ta pełność się pojawiła, że barki już nie są takie, wiesz, tylko się zrobiły krągłe i wtedy, czy jak masz t-shirt na sobie czy coś, to zawsze widać, że ta krągłość na tobie siedzi, nie? To jest zupełnie inna sylwetka się robi, wiesz, taka pełna, nie? Więc jak już widzę gościa, który jest przesadnie taki, wiesz, doplompiony, albo na przykład jak zaczyna ćwiczyć i widzę po nim, że on zacznie się zaraz kabluje, poci, wiesz, wyłazi mu dużo kabli, wiesz, i robi się taki nie, to już wiem, że to na pewno nie jest gość, który nic nie bierze, nie? Bo tamto ciśnienie już widać ewidentnie, że jest, no, nienaturalne, nie? Że to już jest czymś pompowane. No właśnie fajnie poruszyłeś ten temat, bo kolejnym punktem, do którego byśmy pewnie przeszli, a ja chyba troszeczkę tu nie zapisałem albo wypadł mi z głowy, jest to, że nie można być jednocześnie naturalnie mega dociętym i mega pełnym. To się nie dzieje. To nie No, jest tak jak u nas, nie da że rady. wychodzi ktoś na scenę i jest, wiesz, pocięty i do tego Tak. i wygląda, jakby miało go rozerwać, bo Z reguły jesteś naturalem, to z reguły jesteś w naleśnik, nie?
I naładować też się nie da naładować. No. Wiesz, dopiero jak się nażrzesz na drugi dzień, w pizzę zjesz hamburgery, burgery, kurwa, zapijesz to kolą i Bóg wie czym jeszcze, to trochę cię nabije, nie? Ale to też jest taka iluzja tak naprawdę, bo to jak porównasz to z tym, co jest teraz, nie? To sobie myślisz, jak ja tam napompowany byłem, albo jak ja tam byłem nabity. No naleśnik, nie? Zresztą mówię, no to wszystko, wiesz, ja to mam tak fajnie, bo ja to z perspektywy czasu widzę, nie? Te wszystkie zmiany, nie? Wiesz, no teraz jakbym mógł wymieniać, to mógłbym wymienić całe mnóstwo różnych plusów i minusów, nie? Dlatego wkurza mnie gadka naturali, jak oni mówią, że o, wy tam te koksy bierzecie, to wy tam wszystko macie łatwiej, nie? Jak ja sobie pomyślę, jakie moje życie było wcześniej, a jak jest teraz, to kurwa, to chłopie, nie? To sobie nie zdajecie sprawy z tego, co wy mówicie, naprawdę, nie? To nie jest to tak, się trzeba wszystkim... To nie jest tak, że my się właśnie jakoś wywyższamy, że jesteśmy lepsi czy coś, tylko chcemy pokazać, że wcale nie jest łatwiej być na bombie czy coś. No Wiadomo, jasne, że nie. Przyrosty są lepsze, są większe, są szybsze. To jest niepodważalne, ale komplikowanie rzeczy, które to jest na przykład tak, bierzemy testosteron, wywala nam ciśnienie, więc musimy brać coś na ciśnienie. No ale wiesz, uchyl głowę w prawo, nie? I zobaczcie sobie te wszystkie suple, co tam z tyłu stoją, nie? To przed chwilą właśnie mówiłem. No. Kto ma taką profilaktykę? Wiecie, ile kasy trzeba wydać na głupie suplementy diety, żeby się utrzymywać w normalnych warunkach, powiedzmy tam zdrowotnych, nie? No ja pierdzielę. Jeszcze wiesz, sam fakt taki jest, że na przykład jak byłem naturalem, pojechałem na urlop na 3 tygodnie, wróciłem, no to co? No koszulka, spodenki, dwa, przyszedłem na siłownię, poćwiczyłem, wróciłem, zjadłem i było git, nie? I spoko, i poszedłem sobie gdzieś tam z kumplami połazić, nie? A teraz, kurwa, a estro, a to, a tamto, nie? A HCG. A jak ja wezmę to ze sobą, a jak ja wezmę tamto ze sobą, nie? Albo potem, wiesz, a może, kurde, to jednak zrobić tak, a może zacząć od tego, może wrócić do tego, wiesz, jak teraz zacząć trenować, wiesz, jak, no kurwa, stary, no jakbym to zaczął wszystko rozpisywać, ile myśli mam na minutę, to po prostu ja zierdzielę, nie? Ale nie, nie, to jest wszystko takie proste, banalne, nie, to nie, to nie, to naturale są lepsi. No nie, nie, wy macie po prostu łatwiej, wygodniej, no. No moje, jesteśmy w tym samym celu, ale... Skomplikowane, tak jak mówisz, jest bardziej bycie właśnie na bombie. Bo kulturystyka naturalna jak wygląda? Przychodzisz, jesz, ćwiczysz, śpisz, tak jak mówiłeś. Jesz, No tak, śpisz, śpisz, ćwiczysz. No oczywiście tak, jeżeli nie zadbasz o ten sen i tak dalej, w 100% on nie będzie, no to u nas troszeczkę te środki nadrobią to, tak? Tak, no, wiadomo, oczywiście. nie? Ale... Że musisz też trochę inaczej trenować, musisz bardziej dbać o regenerację, będąc czystym i tak. Ale to nie jest jakiś wielki problem, jakaś wielka filozofia, wiesz. Ja ci powiem szczerze, że ja nawet nigdy nie trenowałem jakoś super lekko, jak byłem naturalem, nie? Trenowałem, można powiedzieć, tak samo ciężko jak teraz, nie? Bo ja nie umiałem inaczej trenować, ja mogę to inaczej powiedzieć, nie? No. A z takich rzeczy, co też mi się mocno rzucają w oczy, to na przykład jest fakt taki, że... jak ja to chciałem powiedzieć, żeby nie... Aha, bo często też słyszysz, że wiesz, że... wy, koksiarze, to macie łatwiej, bo wam szybciej rosną mięśnie, a my to musimy się namęczyć latami, żeby nam coś urosło, my to musimy tamto, sram to, nie? I w ogóle wy jesteście chujowi, bo wybierzecie, nie? Ja stary też tak przez jakiś czas gadałem. I powiem ci szczerze, że jak zacząłem coś pukać, to zupełnie zmieniło się tok myślenia, nie? Bo jakby przechodzisz z bycia prawiczkiem w dorosłe życie. No dosłownie tak to mogę poprawić, tak to mogę sklasyfikować, nie? Bo ja na przykład byłem bardzo wytrzymały na siłowni, ja byłem w stanie na przykład, wiesz, zrobić jakieś gigant serie łączone i tak dalej, a jakiś gość, który był na bombie ze mną, to on był zalany potem, on był przemęczony, on już nie miał czym oddychać, a ja cały czas trenowałem. To była zajebista zaleta, nie? To ja naprawdę za tym tęsknię, nie? Miałem mega wytrzymałość na siłowni i tlen i po prostu wszystko było zupełnie inne. Ale też ważyłem, kurwa, 75 kilo, no to wiesz, to też jest jakby zupełnie inna sytuacja, nie? Natomiast teraz, no to już jest sprawa cięższa, nie? No bo wiesz, teraz dobrą serię, jak zrobisz na 200 kilo siady, no to już, wiesz, jesteś tak wydymany po tej jednej serii, że wiesz, że ciężko jest złapać oddech. No ale na to składa się wiele czynników, nie? Obciążenie, waga ciała, ilość tlenu, który jest potrzebny do tego ciała i tak dalej, nie? Także wiesz, no oni mówią, a bo wy nie jesteście tacy wytrzymali jak my, nie? No nie jesteśmy. Może nie, ale wy nie jesteście tacy silni jak my i tacy duzi jak my. No to wiesz, to takie przechwałki na poziomie przedszkolaka, nie? Bo wy naturale to ty, a wy kokcie to, nie? I wiesz, to jest takie śmieszne dla mnie, nie? Takie przepychanie. Tego ja już, no ja już dawno na to uwagi nie zwracam, wiesz.
Jak ktoś tam coś pisze, że jest naturalem, że jest lepszy od nas, że my jesteśmy koksiarze, to okej, fajnie, Krzyż na drogę, siema, nie? Zresztą już nawet na to nie zwracam uwagi, bo to wie, Dla mnie to są głupie jest. takie teksty w stylu, wiesz, twoja stara. No, bo ty dwa razy, ty pięć razy. No. Bo ty 100 razy. Okej, jak już jesteśmy przy naturalach, fake naturalach, jak mogą oszukiwać fake naturale? Oczywiście, jeżeli mówimy o testach, prawda? No to bardzo łatwo jest też oszukać. Dlaczego nie zdajesz na teście? No bo się do niego nie uczyłeś. To jest bardzo prosta zasada. Jak oszukać, wiesz, tak jak na przykład wrzucają, pierwsze co mi się rzuciło tak na myśl, co do testów, wiesz, że mówią niektórzy, że o, dawaj zbadamy testosteron, zobaczysz, że mi wyjdzie zaniżony. No. Okej, wyjdzie ci zaniżony, ale tren i tak dalej lecą, wiesz, w tle. Czyli inne środki biorą na pewno pierwsza rzecz, które biorą środki, które nie podnoszą pewnych hormonów, które sprawią, że na teście wyjdą czyści. Wiem, że bardzo dużo naturali klenbuterol stosuje, wiesz, tak nagminnie, nie? Bo on tam też potrafi dość mocno poprawiać wyniki i jakby w ogóle właśnie nie ingeruje w hormony, więc no, tylko musisz zrobić odpowiedni test, żeby go wykryć, natomiast no, w hormonach go nie zobaczysz, nie? Więc klenbuterol jest często używany przez naturali. Oni też używają efedryny oczywiście, takich rzeczy, które po prostu pomagają się im dociąć, gdzieś tam pomagają formę poprawić, ale nie są zbyt, wiesz, nie ingerują po prostu w gospodarkę hormonalną zbyt mocno i tak dalej, nie? No i też oczywiście bycie naturalem tu, w Europie, bycie naturalem w Stanach, to są dwie inne rzeczy zupełnie, dwie inne skale w ogóle poziomu testosteronu. W Stanach Zjednoczonych możesz mieć dużo więcej testosteronu niż u nas na kontroli antydopingowej, więc możesz to tak w zasadzie brać, nie? Tylko po prostu jedynym twoim zmartwieniem jest to, żeby na badaniach wyszedł te stężenie wyszło po prostu w widełkach, nie? A 100 mg testosteronu tygodniowo czy 150 mg już robi robotę, nie? I gdzie ten ktoś jest naturalem? No nie jest, no jakim naturalem, nie? Mówię, no natural żre mąkę i ćwiczy, nie? No i w Stanach nie można mówić o bombie. Nie można mówić o bombie, bo w Stanach to jest sklasyfikowane jako przestępstwo. Czyli używanie, posiadanie środków i tak dalej, to jest normalne przestępstwo, więc nie można mówić na temat Nie bomb. wiedziałem, nie wiedziałem o tym. Temu oni, wiesz, temu oni tak głośno nie mówią też. Zobacz, ile osób tak naprawdę mówi o tym, o bombie. Jak Bostin robił te filmiki, to powiedział, że ma podkładkę taką, że może powiedzieć, że to była na przykład witamina B12 czy coś tam, prawda? Że wbijał, żeby to nie było, bo rozmawiał wcześniej z prawnikiem, czy może w ogóle nakręcić taki filmik. Że wiesz, z tymi iniekcjami i tak dalej, prawda? A to widzisz, to ja nawet nie wiedziałem. No, Temu jest to. oni nie mogą się przyznać. No i poza tym, powiedzmy taki Michael Hearn, tak? Przyznaje się No. teraz do bycia tym, że bił kiedyś O. towar. Toż on traci po pierwsze kontrakty, traci swoją bazę całą, traci. No już teraz, jeżeli coś bił, to musi bić po pierwsze przez całe życie. On wygląda teraz lepiej niż wyglądał 20 lat temu. Wiesz co, ja nie wiem, czy widziałeś u Sztana Efferdinga taki film. On właśnie na temat Michael Herna mówił. Jak bardzo go nie lubił przez całe życie. Właśnie dlatego, że był tak zajebiście dobry sportowo, nie? I mówi, że wszędzie ze sobą rywalizowali w różnych dyscyplinach i zawsze przegrywał z Ohernem, nie? I mówi, że już potem nawet miał taki moment, że był dorosły, wiesz, rozkręcił biznesy swoje i tak dalej, zarabiał już kupę kasy, wybudował dom za 3 miliony dolarów i tak dalej, nie? I wiesz, i znowu pojechał do zawody i zawsze pierdolił z Ohernem. Mówi, a kto był przede mną? To były chyba jakieś pompki, nie? Jakiś challenge na pompki. Tam tych pompek napierdzielił mnóstwo, nie? No i mówił, a kto był przede mną, nie? Michael Hearn. O, fuck! Krzyknął jedną ręką z tyłu, hop, stary, wyszedł, mówi, wiecie co, myślałem, że jestem na tyle dojrzały, że już tak nie zrobię, ale ja zrobiłem. Mówi, po raz kolejny z nim przejebałem, nie? I taki, wiesz, nie? Tak był wkurzony, jechał autem i cały czas opowiadał o nim, nie? No i właśnie, wiesz, tam wypowiadał się na ten temat, powiedział, że no słuchajcie, nie jestem Michael Hearnem, nie siedzę w klopie Michael Hearna, nie siedzę w jego domu, nie siedzę w jego łóżku. Nie wiem, co on bierze, czy nie bierze. Mówi, musicie go zapytać na pewno sami. Ja tego czegoś takiego nigdy nie widziałem, żeby on coś takiego robił i tak dalej. Coś tam powiedział, że swoje zdanie na ten temat ma, ale nikt nigdy go nie złapał, nie przyłapał i nie jest w stanie, wiesz, na ten temat nic powiedzieć. No, wiesz, no wiadomo, że gość jest no, trochę podejrzany, nie? No lekko mówiąc trochę Jakby podejrzany. ktoś mi powiedział, że tegoś nie bierze, to bym chyba pachnął śmiechem, nie? No, wiesz, no. To jest super star, nie? On tam.
kontrakty ma mega, nie? Tam jest taki biznes, że On jest na tam wielu są grube płytach pieniądze. magazynów i tak dalej, także muszę No, zasłonić ten to okno, Everding. bo kurwice Okej, dostępne, muszę okay, okej. zasłonić to okno. Okay. No. Wiesz co, a tam masz w białym już pewnie chłodno, co? No, na minusie. No, tak myślałem właśnie. No to już będzie od was szło, nie? U nas też ma być niby minus. Dlatego tak słońce świeci. Chmur No nie to ma, to tam. będzie zimno. Nie, no to u was jeszcze U znosi, nas ale. jeszcze trochę, u nas jeszcze tam jest trochę na plusiku, nie? Ale jeden, no, ale u was to już tam pewnie grubo. U nas jakoś No. ostatnio było minus 3, wiesz, i to tak cały dzień. Także. No, to jednak suwałki. No, ale coś chciałem mówić. jeśli chodzi o te, właśnie, tam on też mówił o takiej sytuacji, że jak to było? Aha, że jeszcze Efferding, jak jeszcze był szczeniakiem i się dopiero zaczynał przygotowywać jakiegokolwiek zawodu, to już Ohern był wtedy na okładkach magazynów, nie? Wiesz, to były tam lata 90, powiedzmy, nie? Więc już Ohern tam, powiedzmy, był taką super gwiazdą, jeśli chodzi o fit światek, nie? Także to jest marka, nie? Mega. No i oczywiście jeszcze wielu Zresztą naturalnych zobacz, tyle jeszcze. lat już ma, nie? A coś przyciąło cię. Tyle lat już ma i ja go w życiu nie widziałem bez formy, tego gościa, nie? On jest wiecznie w formie, albo jest. Dalej jestem ścięty? Nie, już jest okej. Albo ten, albo jest większy nawet, nie? Albo jeszcze lepszy, że nie wiem, jakie ma ciało i co to znosi, jakie, wiesz, wyniki badań, ale no, niesamowite to jest. No na pewno jest genetycznym freakiem, jakby nie patrzeć, to jest freak nad freakami. No. A co myślisz o Ulisesie? Wiesz, to jest śmieszne akurat co do niego, bo on nie jest taki wielki. Simeon Panda, no to Nie, nie, wiadomo. ja go widziałem na Panda żywo. jest wiadomo, nawalony, więc tutaj to na pewno jest raczej, wiesz, raczej dałbym sobie rękę uciąć, że Panda coś bierze. Ale Ulises, tak jak patrzysz, okej. On nie ma tak naprawdę taki skrajnego poziomu tłuszczu, bo ile on tam ma? Z 8% tak trzyma. Wielki jakiś nie jest, więc tutaj może być takie, że na 90% coś bierze, ale 10% jest takie, tak jak u nas na przykład są niektórzy, że wiesz, kiedyś coś tam brali, a teraz już są mniejsi raczej i coś tam wiesz. Więc tak mogło być u Ja niego. wiem, ja takie zdjęcie pamiętam kontrowersyjne bardzo Ulisesa z jakiejś sceny, ja mu ginął, bo jak widać na tym zdjęciu. Na Masomanii. I tam, no, i tam ludzie go tam bardzo mocno cisnęli, że to ginął i w ogóle. Później się to straciło z niego, znikło, nie? A, nie wiem. On już też ma chyba 40 parę lat, on już bardzo Tak, długo ćwiczy. już parę lat ma na pewnym karku. Tak samo Michael Herr ma prawie 5, ponad 5 dych już. On jest starszy od No, Forstera. tam no, też ma swoje lata. Wiesz, tam też na pewno staż treningowy robi swoje i tak dalej. Ale Ulises jest znowu pełny za bardzo, nie? Ale te murzyny są takie, kurde. A nie wiem, no ciężko to No określić właśnie, tak oni mają naprawdę. po prostu gen taki, wiesz, nabity, tak jak No. powiedziałeś, tak jak niektórzy, widziałeś jak Phil Heath, te fotki jego przed tym, jak zaczął trenować, on już był okrągły taki bardzo. No. Także No, u no. nich to jest takie po prostu genetyczne. Okej, jak jeszcze mogą oszukiwać, jakie jeszcze środki? No oczywiście sarmy, nasze ukochane sarmy, do tego może lecieć Nolwa, wiadomo, coś na estrogen może lecieć, tak naprawdę tego nie sprawdzisz tak mocno, no A bo... myślę, że prohormony, nie? Bardzo często, wiesz, bo to wiesz, prohormony w formie suplementów, łatwo dostępne, dobrze to jest łatwo kupić, wiesz, czy jakiś Epistan, czy coś ten deseń, nie? To wiesz, to zawsze można sobie podłykać gdzieś tam, nie? A Epi sam brałem, więc wiem, że Epi fajnie działa. Szczególnie tego gościa, co tam, wiesz, co tam wiele nie bierze, to ja wiesz, ja tam, wiesz, też sobie zdaję sprawę z tego, że oni sobie tymi samami więcej szkodzą i więcej problemów robią, bo tam mieszają w hormonach, obniżają poziom testosteronu i całe inne mnóstwo burdy robią w gospodarce hormonalnej, no ale wiesz, jak to jest, nie? Lepiej to wziąć, niż sobie ukłuć igłą tam, nie? Raz w tygodniu. No, takie myślenie mają, no to już jest jakby ich sprawa, nie? GH. Co jesz? A, GH to myślę, że też leci, nie? Przecież zależy, nie wiem, jak to tam, kto ma kasy, nie? Ale ci z najwyższej półki, ci tacy to jest najbardziej rozpoznawalni na świecie, to na pewno, nie? No i na pewno mają Jakiś dostęp Panda do Stronda. czy Ulises, to by się nie zdziwił, nie? Peptydy Że tam jakieś sobie też hormon mogą, wiesz, pukają. używać peptydy. No.
Także mówię, no dużo, dużo rzeczy tak naprawdę można użyć i nie będziemy wiedzieli, czy ktoś jest siema misiaku. Po co Jest Dawid. przyszłaś? Jest Dawid jeszcze jeden gość. Przyszła posiedzieć. Po prostu to ja tutaj pierdzielę do bzdury. Okej, okay, to już pogadaliśmy, o tym pogadaliśmy, jak oszukują. Jeszcze jedna rzecz, badania, co do badań. Tak naprawdę, jak można sprawdzić takiego fake naturala? No, słuchaj, sprawdzić tego można tak samo jak zwykłego kulturystę, nie? Tylko że trzeba było, wiesz co, w Stanach GBS-ie na przykład jest badanie wykrywaczem kłamstw, nie? Na dzień dobry. I temu badaniu się musi podać każdy zawodnik biorący udział w tych zawodach. Więc to było dość ciekawe. Tam na przykład był taki jeden z czołowych naturali, ja już nie pamiętam jak on się nazywał, był Niemcem generalnie. I on był właśnie... On miał takie rezultaty jak ja, że on miał 1,70 m wzrostu i on miał 70 kg wagi, nie? 69,5, coś ten deseń, tylko on był ultra ścięty, nie? On był po prostu tak docięty, że masakra. Ja się go pytałem nawet, z nim rozmawiałem na Facebooku, że jak on się tak docina, nie? To on mówi, wiesz, jak on mi powiedział swoją dietę, no to był hardcore, nie? Wiesz, tam w ogóle nie było żadnego off-seasonu u niego. Był po prostu cały czas na takiej diecie, można powiedzieć, kurczak, ryż, ryby i bardzo mało węglowodanów, nie? On miał to węglowodany tylko około treningowo. Nawet jak poza sezonem startowym, to też miał bardzo mało węglowodanów, nie? I on mi mówił, że to jest jedyny sposób dla niego, żeby on tak się dociął, bo on po prostu cały czas zapierdzielał z niskim poziomem tkanki tłuszczowej i z przygotowań na przygotowania ten poziom tkanki tłuszczowej udawało mu się ukręcić jeszcze bardziej, nie? No tak to twierdzi, że tak to robi, no ale czy to było w 100% prawdziwe, czy nie, to nie jestem w stanie stwierdzić. Natomiast wiem, że w GNBF-ie te testy są tam dość takie skrupulatne, nie? Że oni tam badanie tym wykrywaniem kłamstw robią, na tym się jest łatwo wywalić, chociaż też są osoby, które spokojnie to przechodzą, bo potrafią jakąś tam, wiesz, kontrolować swoje emocje, więc też mogą kontrolować kłamanie tak naprawdę. No ale pierwsze trójki chyba też miały testy już normalnie krwi robione, nie? Więc tam już jakby było dość skrupulatnie to robione. Ale było też dwóch Niemców, jeden w ogóle stwierdził, że jest weganem. I on był tak napierdzielony, chłopie, 90 parę kilo gościu, 200, po 220, 240 ciągi robił, wiesz, wiosłował też tam po 160, 180 kg, no po prostu nie ma takiej możliwości, żeby ten koleś nie brał koksu. On był tak nabity, że aż podpadał, nie? No ale też startował w tej federacji, no to ciężko powiedzieć, nie? Czy to no, był freak, czy... Także wiesz, też mogą być... No, wiesz, nie wiem jeszcze jak to ludzie wyglądało. Bić? Test suspension teraz przyszło mi do głowy, że można bić bardzo długo test suspension tak naprawdę i po jakimś czasie on szybko... Oksa tak samo, oksę można brać, można Tak, mieć długo. tak. Jeżeli wiesz, Prostawią, kiedy masz odpowiednio badania, wcześniej. to... No. Ona tak czy siak, wiesz, te efekty jeszcze będą się utrzymywać jakiś dość długi czas, nie? A tam chyba, oksa to chyba wystarczy, nie, całe 3 tygodnie przed zawodami odstawić, nie? Coś ten desen, jakoś chyba tak. około No, to... miesiąca przed. Wiem, że test suspension możesz brać chyba do 10 dni przed zawodami i nic nie Bo wychodzi. jeżeli z moczu badają, to tam wiesz, to tam nic nie znajdą, nie? Ale jeżeli krew na przykład by badali, no to w osoczu krwi testosteron, no to jeszcze przez rok jest widoczny, nie? Tam gdzieś sobie pływa, więc czy tam inne sterydy, więc to tam akurat odstawianie im powiedzmy niewiele da, ale z moczu to spoko, nie? Wiesz, co mnie śmieszy co do tych fake naty, jak mówią do nas, że oni mogą zbadać testosteron. Jaki Ach tam, ja idiota też mogę zbada zbadać. testosteron, kiedy bije testosteron? Wiesz. Albo wiesz, albo na przykład są po jakimś śmiesznym odbloku, bo już jakiś czas nie biorą i wrzucają swoje badania w internet. Nie? Patrzcie, jakie są naturalne, nie? A ja tak patrzę w te badania i myślę, no kurde, FSH, LH leży gdzieś taki średnio, nie, nieodblokowany do końca. Patrzę, ten testosteron też taki średni. Widać, że tam było grzebane w tym, nie? Ale nie, nie, on jest naturalnie. No spoko, okej, nie ma problemu. Także wiesz, no, jak już widzisz tych wyników badań, trochę widziałeś, to potem jak patrzysz, no to już myślisz, oj, ale jak ty nie masz zaburzeń jakichś hormonalnych, nie jesteś, nie wiem, jakimś problemem już od urodzenia, nie, że masz jakieś problemy z płodnością i tak dalej, no to sorry, no ale chyba coś tam jednak leciało, nie, bo tam odchyły widać, nie. No a z drugiej strony wtedy jak może być freakiem, jeżeli wiesz, ma testosteron obniżony od małego, co nie? No, wiesz, sam sobie przeczy to jest tak naprawdę, także no, oni są często też. sami wpadają w te swoje głupie gadki. No.
Albo też wiesz, no, albo takie typowe przykłady takich typowych siłowniowych zjebów, nie? Ja nic nie biorę, nic nie biorę, nie? Odwraca się do ciebie, a tam taka, wiesz, pizza na plecach, aż się wciskają same, nie? Wiesz, jak kładzie na ławkę, to mu strzelają. Jak takie, no, na pewno... jak folia bąbelkowa, tylko... I ja się pytam go, ty, a te syfy na plecach to skąd masz? A, bo wiesz, ja jestem w okresie dorastania, to ten, nie? To mi tak powychodziły, nie? Mówię, no, 42 lata. Nie, nie, że tak mają tam jakiś gówniarz, nie? A ja tak sobie potem zawsze tą śpiewkę, nie? Przypominam, no 100 tabletek metki dla lepszej sylwetki, nie? Natural, na pewno jesteś naturalem, nie? No i wiesz, ludzie też wolą wziąć tabletki niż strzała, no bo dziewczyna jak popatrzy na ciebie, to powie, wiesz, jak bijesz strzały, że o, narkoman, ćpun i tak dalej. A jak weźmiesz tabletkę, to ma takie, tabletka to tabletka, wiesz. No, niestety, ale tak jest. Ale fajnie by było, jakby parę osób, tak jak Callum von Mongert, naprawdę wyszło z tym, wiesz, że bierze i tak dalej, bo wtedy... A Callum się ostatnio przyznał chyba. Tak, normalnie powiedział, nie? Że jest na bombie i tak coś, dalej. Tak, coś tam powiedział ostatnio, że jest na bombie. No, wiesz, no, mnie nie zdziwił. Wiesz, jeżeli kogoś zdziwiło to, że jest na bombie, ale tu nie chodzi o to, że wiesz, czy kogoś zdziwił, czy nie, tylko, że... No. Fajnie, bo osoby tak bardzo popularne, jeżeli zaczną o tym mówić, to w końcu to się stanie, przestanie być tematem tabu. Przestanie to być takim, że wiesz, o, to jest złe, to jest niedobre, a ludzie zaczną myśleć, że na przykład, no, jeżeli bierzesz te 150 teścia tygodniowo, no to jest po prostu lek. Oczywiście, że tak, nie? Wiesz, jest grupa ludzi, którzy takie 100 mg pomogło, wiesz, i to mega, nie? Wiesz, poprawiło standard życia i tak dalej, ale ludzie wciąż chcą wierzyć, kurwa, w to, że lekarz ma rację, nie? Wiesz, no sorry, ale patrzysz takie wyniki badań gościa, który jest po 45 roku życia, lub nawet patrzysz na niego na siłowni. Wczoraj tak ja spotkałem, tam coś mówił, że kamień, wiesz, bardzo dużo gościu schudł, ale fest schudł, że wiesz, skóra mu aż wisi teraz. No i tak patrzę na niego i tak sobie myślę, jak ja bym ci teraz teścia przypierdolił, nie? I on tam, wiesz, narzeka, że tam, tak wiesz, narzeka, że wiesz, że kamienie nerkowe ma, że musi je wyciąć, bo są już takie wielkie, nie? Że będą je usuwali. I coś tam, że mu się zdrowie posypało, że już tak się odbudował i nagle znowu ma taki spadek, nie? A ja tak, wiesz, mówię, chłopie, mówię, wiesz, ile przez życia lat koksa takich rzeczy się zdarzyło, że były spadki, były przyrosty, nie? Że nic się nie przejmuj, wszystko odbudujesz, nie? I tak już chciałem powiedzieć, przyjdź, ja ci pomogę, nie? Wiesz, jak ja już po jego twarzy, że mu strasznie tego testosteronu potrzeba, nie? Że on by odżył po prostu, on by się normalnie tak odmłodził, że nie zdaje sobie sprawy chłop z tego, nie? Przyjdź, no ale widzisz, no. Ja ci szota zrobię, jak sam się boisz. No, ale naprawdę, nie, wiesz, czasem po kimś widać, nie, że wystarczy 100 mg, 150 i ten chłop miał inny standard życia, nie. Ale wciąż w Polsce się ludzie upierają, że nie, nie, to jest złe, niedobre. Ale już idzie to w dobrym kierunku, standard. Powolutku. Powolutku, ale idzie. No. Okej, okay, myślę, że poruszyliśmy wystarczająco ten temat co do znajdywania fake naturali. Zapraszamy do subskrybowania. Jeżeli nie zasubskrybowaliście, to jeszcze subskrybujcie i rzućcie dzwoneczek. Jeżeli macie jakieś jeszcze pomysły na znalezienie fake naturala, to komentarz na dole. Z miłą chęcią podyskutujemy. Zapraszamy Was na forum True Bodybuilding i zapraszamy Was na kanał YouTube True Bodybuilding, który niedługo chyba już coś tam nagrane jest, z tego co wiem. No, coś tam było, ale się zepsuło. A, coś było, ale się zepsuło, ale znowu będzie. No, na dniach będzie znowu. Myślałem, że no. Screenshoty się robią. No, te, nie, nie, wiesz co, zamiast nagrać ekran, to nagrał się ten, slajdy się nagrały. No. Ty, ale w ogóle, wiesz co, a to już może poza anteną. Może lepiej tak. Dobra, także już niedługo kanał True Bodybuilding rusza z pełną parą i tam będą materiały stricte, typowo pod kulturystykę, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie kulturystyka, bodybuilding i jak poprawić sylwetkę. Także zapraszamy Was także na ten kanał, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, a na dole macie kontakt do każdego z nas. Dzięki i pozdro. Siema.